Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Draco i witam was w Simsach. I jak widzicie, teraz prezentuję wam nowy domeczek. To znaczy nie jest tak do końca nowy, no bo troszeczkę go stuningowałem. Nie przeprowadzałem się, bo uznałem, że to nie ma największego sensu. W ogóle widzę tu jakieś śrubaki, poczekajcie, muszę to sprawdzić. Tak, jakieś tam niby chodzą. Tylko postanowiłem, że właśnie troszeczkę go tam naprawię. To znaczy wbudowałem mu górę, tak już chyba coś tam mówiłem. Poczekajcie, bo tutaj moja Śnieżka się uczyła polować. Umiesz już, kochanie? Umiesz polować, dobrze. To Magda teraz schodzi do ciebie. Nie lisz sobie dupki. Opieka, szczotkuj. Ej, no weź, bo to jest bakterio zaraźne. Zaraz wam pokażę oczywiście górę i to wszystkie takie nowinki, które tu mam dla was. Tylko muszę zrobić, żeby mi nie zabrali. Znowu. Ścigaj, dobra, chyba starczy. Dobra, styka. No więc tak, w salonie zrobiłem wejście na górę. Tutaj u Harry'ego troszeczkę wziąłem i naprawiłem ten jego pokój. To znaczy już nie jest taki dziecinny, tylko jest taki bardziej, wiecie, w jego stylu. Nie wiem, czy to widzieliście, czy nie, ale miesza to. Dobra, zaraz tu się zajmiemy. To jest pokój Duśki. Taki w sumie troszeczkę za bardzo poważny, myślę, jak na jej wiek. Ale chociaż ma różowego laptopa. Aha. Tutaj jest taki pokój, jakby to powiedzieć tak ładnie, żebyście to zrozumieli. Pokój wszystkich różności, które mają jakieś znaczenie w związku z karierą moich simów. I tutaj na przykład Przemek, jak się wyśpi, będzie zdobywał 10 poziom perkusji. A obok jest taki pokój wszelkich różności, które nie mają miejsca u mnie w domu, a są mniej więcej potrzebne. I taka nowinka tu jest. Bo powiem wam, że Magda znalazła eliksir. Eliksir, żeby zrobić, żeby być czarownicą dla Harry'ego, no nie? O, co to jest? Korzeń mandragory? Poczekajcie, bo takie nowinki, takich jeszcze nie widziałem. Ale coś czuję, że chyba ona jeszcze będzie musiała się zająć, wiecie czym? Łowieniem rybek. Bo niestety tak też się stało, że jakieś żaby ona potrzebuje tego eliksiru, więc masakra jakaś. Co to jest? No dobra, ścigasz, się pościgacie. Harry, oj, 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 wracaj do domu. Zaszalałem, zapomniałem, że on jest w szkole. Okej, okay. Madzia. Serio? A ile ona tam masz tego? No dobra, pościgajcie się trochę. Ale długo, oj, oj. I leć na górę. Pokażemy wszystkim, jak się robi eliksiry z tobą. No, okej. Okay. Eliksir pobudzający. A, to jest ta mandragora na to. Aha, to nie jest mandragora, spoko. I tu jest eliksir, gdzie jest? Wywar czarownicy. I zobaczcie, co jest potrzebne. Potrzebna jest ropucha. Tak, ryby można łowić w różnych akwenach, takich jak stawy, jeziora, oceany. Niektóre ryby można kupować w sklepie spożywczym. No i tej ropuchy chyba raczej tam nie znajdę. Brakuje nam też jakiegoś jasnożuka. Owad można znaleźć w różnych miejscach w mieście. Też mi powiedzieli, no nie? I brakuje kamień księżycowy. A to skąd? A, nawet w moim ogródku. To już zadanie może będzie bardziej dla mojego kotka. W sumie zajmij się badaniem alchemii, będziesz miał taki... Albo nie, dobra. Pobaw się z kockiem, bo w końcu mi go zabiorą. I to będzie takie smutne w ogóle. Do której ty masz szkołę, dziewczynko? Do 15, czyli już powinnaś wracać do domu, to już. Nauka, proszę odrabiać lekcje. A Haruś? Haruś, to powinieneś się w ogóle wykąpać. Weź kąpiel i potem odrobisz sobie lekcję. A w ogóle na wycieczkę jakąś byś mógł pojechać, co na to? Pójść do spa. Zwariowałeś? O, coś słyszę? Doskonale naprawiłeś kocioł w szkole. O, to może ci podciągną ocenę. Czwórka, żal. Nie będziesz już naprawiał niczego. No, pokaż. A siuśku to nie łaska zrobić? Dobra, zajmujemy się teraz moimi zwierzaczkami. No nie. Szczotkuje mnie. Nie trzeba. O. W ogóle jeszcze nie widziałem, jak w ogóle zwierzęta w Simsach polują na zwierzątka. Inne niż nimi są. Pokaż mi, jak to się robi. Co to jest? O, zobacz, szczurka. Łapaj ją. Ale ładna. Ej. No.
Śnieżka. O, szła. Nie będzie na trzecim, czasie. Bo ty nie umiesz łowić zwierzątek. A taka ładna byłam. Co ty robisz? No przyścisz się, ty masz... O Jezu. Malutka. Denerwujesz mnie troszkę. Ty masz złapać mi jasną żuka na przykład. Bardziej się przydasz. Chyba jak nie, to cię sprzedam. Duśka, gdzie jest Duśka? Aha, Duśka odrywa. Tutaj lekcja, a Haruś? A Haruś się kąpie. No, miodzia. Ty grasz na perkusji? Prawie masz ten 10, spoko. To już nie przeszkadzam. Madzia. A Madzia co? Miałaś uczyć się biologii, chciałem powiedzieć. Alchemii. Ty też będziesz miał 10 poziom zaraz. Okej, okay, o to ty się bawisz. Nie, z Libii może nie. A i powiem wam, dlaczego ten odcinek jest dopiero dzisiaj, nie w piątek, tak jak zakładałem. Ojoj. Stało się coś takiego, że miałem problem z gardłem, to znaczy bolało mnie troszkę i co chwilę kasłałem, bo coś na mnie niby w gardle stało i po prostu sobie darowałem wszelkie, wiecie, nagrania. Dlatego ten odcinek macie dzisiaj. O. Wow, kosmici. Dobra, idź sobie podrap, potem sobie coś zjesz. Co, że po jakiemu ty do mnie mówisz? Ej, zganiam za to. Gdzie jest zgań? Uczucia. Daj mu całusa. O, to będzie takie słodkie, ale zgań trzeba, bo to kurde. Czekajcie, zaraz znajdę. Opieka, opieka. No nieważne. To nie będzie zganione za to. Wszyscy kibicują tatusiowi. No, szalejesz na tej perkusji. Gazety byś mógł posprzątać. Tu w ogóle chyba pranie jest. No właśnie, dobrze pamiętałem. Kibelek mój śliczny, piękny w ogóle. Madzia. Już starczy ci. Ty musisz się zająć sobą troszkę. Już, weź kąpiel. Wyłącz to, co chcesz wyłączyć. Kibel. Użyj. I potem pójdziesz sobie palulu. Proszę bardzo. No Jezu, jeszcze trafiłem w łóżko, no. Ile ty jeszcze będziesz drapała, biedny ty kocie, ty? Już starczy. To są siuśki? Tak mi się coś przynajmniej wydaje, albo mogę mieć dziurawy dach, wiecie, i to kapie. O, i słyszę, jak Madzia śpiewa tą swoją francuską piosenkę, Boże. Ale przynajmniej można podęcić. No. Duśka, nie masz ciekawszych zajęć? Pouczyłabyś się na przykład. Pisanie, sprawdź pogodę. Wejdź na czat. No już trudno. Powiedzmy, że to będzie bardziej lepsze. Czekajcie, jeszcze jest 10 poziom, żeby zdobyć. A nie, macie tego podrapać po brzuchu. Nie. 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 Oj, oj, oj. A myślałem, że jeszcze to sobie zjesz. Posłuchaj. Oj, 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 jak miło. No. Bardzo mnie to cieszy. Moja krew w końcu, tak? Sprzątnij. Dobra, dobra, dobra. Zjedz obiad. Suróweczkę, spaghetti. Spaghetti z sosem warzywnym. Ja szczerze mówiąc, tego bym nie zjadł. Ale że ja tego nie będę jadł, on to zje. Co teraz, ty grasz na perkusji? Skończ. Ty co? Miałeś wejść na czat, co? Laptop się zepsuł? Czy tam drzwi ci nie kupiłem? No. Gdzie jest mój kochany kotek? A ty co, ty łóżka nie masz, biedulko? Jeszcze burza do tego wszystkiego. Jakiś Meksyk. Tak, okej. Okay. Sobie siuśkasz, to sobie siuśkaj. O, sobie możesz wszystkie talerze poczyścić, jak już chcesz. Oj! Pokaż, jak to się robi. On śmierdzi od ciebie. O, trochę kapie z ciebie. O, to ty będziesz mógł posegregować odpady, tak żebyś się przyczynił jakoś dla środowiska. Co? Nie. Nie podoba mi się wcale ta twoja akcja. Czy ty umiesz gotować, synku? Zjedz obiadek. Gulasz z niespodzianką. A co może być taką niespodzianką? Spaghetti. Spaghetti będzie twoją niespodzianką. Jakie to było mądre.
A moja kochana Śnieżka, jak wstanie. I powiedzmy, jak już przestanie padać, zaczaj się na ofiarę. Czy już coś może złapałaś? Co to jest? Mam żółwia! Mam żółwia, hehe. Ja poczekajcie. Wstawię go do pokoju z rzeczmi, które mi się przydadzą, ale niekoniecznie. Gabinecik, nie, to nie był gabinecik, pokój dziecka, tutu. Terrarium dla gryzoni, dla jaszczurek. Czy żółw to jaszczurka? Dla węży, dla żółwi. 350 zł! O lol! Tak, żeby nie uciekł. Patrzcie, mam żółwia, hehe. Aż wam światło zapalę. Wyjdzie przez okno? Ty umiesz? Przecież on to by wypadła prędzej z tego okienka. Coś nie mogę trafić w żyrandol. Aha. Czarne światło? Aha, że niby światło tu się świeci, no trudno. Niech sobie się świeci. Ja mam ciekawsze zajęcie. Patrzcie, jaki on jest słodki. Oglądaj żółwia, aż strzesz. O, tak trzeba nakarmić się, typ. Ojo, jak on biega szybko. Wyłącz światła, nadaj nazwy. O. Igi? To będziesz Igorek. Co się stało? Dobra. Nieś Igorek, uwolnij Igorek, baw się z Igorek. To śmiesznie to brzmi. O, co ty jesz? Dobra, nakarmisz Igorka. I powiem wam, że chyba musisz się wykąpać. Bo chyba troszkę od ciebie śmierć stost. Łowca! O, jak miło. Jaszczurka, ona chyba z kimś się bije. Trochę tu ciemno masz. Jeszcze jaszczurkę poproszę. I tego jasnożółczka dla Madzi. Gdzie Madzia idzie? Weź darmowe wakacje. A gdzie pojedziemy? We Francji już byłem, Co? Nie, nigdzie nie idziemy. Excuse me, ja nie chcę nigdzie jechać, ja tu zostaję z moimi. Nigdzie, gdzie oni jadą? Rozumiem. No lol. Ej, powiedz mi, gdzie oni są? No, darmowych wakacjach. Ale żeście mi powiedzieli. No trudno, się mówi. Tak. Co, ty też to jesz? Tamten w ogóle nie dokończył jedzenia, mam nadzieję, że się zajmiecie sobą jakoś. Rodziców nie ma, to można się bawić. Okej. Okay. Duśka, poczta książka, jaka ty mądra będziesz. A ty podasz jej. No cicho, siedź. Zapiekanki jej zrób i możesz iść spać. Oj, no kliknij się spać. Spać nacisnąłem? Tak. A gdzie jest piesek? O, dobrze, śpij sobie. Ty? No też sobie śpisz. Trochę. No nie gadaj, że po co byś siadła. No zaraz zapiekankę dostaniesz, niunia. Nawet nie widzę, że nie umiesz sprzątać. Co z ciebie za po prostu? Nic nie jest. Napełnić miseczkę chcesz? Dobrze. O, ale w ogóle ty chyba nawet nie możesz nakarmić mojego Igorka. Możesz nakarmić Igorka? Napełni, bo on w końcu mi zdechnie, a tak tego bym nie chciał. O, zjesz sobie sama, weź talerzyk. Tak trochę się nachodzisz i pójdziesz spać do swojego pięknego łóżeczka. A w ogóle te wakacje ile trwać mają? Nie ty. Jakie łazy, nawet nie mogę na nich nacisnąć. No cóż, trudno się mówi. Co tam, Śnieżko? Dobra, wstawaj, bo tu widzę, że mi kotka zabiorą znowu. Strasznie to jest uciążliwe, co? Aha, dobra. A, bo ty jeszcze nie wstałaś. Wstałeś. Nie, Libi to ona, tak, przepraszam. Dwie samiczki w domu. Dobra, już? Mogę schować? Rusz tą dupę. Siusiu, zrobisz jak wstaniesz rano przed szkołą 5 godzin. No usumasz. Jezu. Tam ci może wrócą do rana z tych wakacji. Co ty chcesz? Coś tu widzę. Też tak potrafię. Trąć noskiem. Przyjazne. Wąchaj. Zabawa. Zabawa miało być. Ścigaj.
Zabawa, brykaj. Proszę bardzo, mi się bawić. A potem jak się pobawisz, to tak, pójdziesz na dworek. O, teraz jakieś dziwne coś jest nowego. Wysikasz się i zaczęłeś się na ofiarę, dopóki czegoś nie złapiesz. Ale miał się siusiu. A i powiem wam, że miał być normalnie kibelek, wiecie, tutaj na górze i w ogóle. Ale niestety tak się stało, że nie ma na to miejsca, jak widzicie. Wolę mieć dwa pokoje dla rzeczy, które nie mają większego sensu w tym domu, ale łazienka jest na dole, bo tylko ona mi wyszła. Dobra, ty sobie śpisz, ty sobie też śpisz. Jak sobie wstaniesz, to sobie zrobisz nawet siusiu. Co to? Nie. Urządzić imprezę dla nastolatków. Nie. Bo ty pójdziesz do Hogwartu i tam będziesz robił imprezę dla kogoś innego w każdym razie. No kliknij się na kibelek. W ogóle dlaczego tu mam takie straszne dziwne lagi dzisiaj? Nie wiem. Czas trzeci. Bo tu tak ciemno. O! O i kotek uciekł. Ale strasznie mnie to zastanawia, dlaczego oni sobie wyjechali na darmowe wakacje. Z jakiej to w ogóle paki? Jak ja mam za to... A, darmowe, tak. Tu nie będę płacił. W sumie logiczne troszkę. O, się widno robi. A, one się nie bawią. Ściga. Już nie ma ścigania, bo jest łowienie moich pięknych owadów. Tak. Cieszy mnie to bardzo. Co tu jeszcze chcesz? Żuki, aha. Złapać żuka, tak. To też. Co tam? O, o, zasikałaś się. To właśnie teraz wypij. No, nie, nie, tak, nie trafiłem, sorry. O, fibło. Pij. Jedz z miski. Idziemy do mojej śnieżki. Nie. Masz czaić się na ofiarę. O, żucz, o żółczku śni, jak miło. Tak, za 2 godziny idziesz do szkoły. Za 3. A ty? No, ty jesteś bardziej większym ogarem. O, ja mam fajnego kotka. O. Popatrzmy, jak ty to robisz. I uciekłeś. No, teraz patrzymy, jak on śpi. Harry, piękny. Nie ma nic ciekawego. O, no coś widziałem. No. Z kamerą wśród zwierząt. Tylko nie przepłoszmy śnieżki. Dobra. Wąż! O Jezu, ojej! Mam nadzieję, że ten wąż ci nie zje. Dlatego czego tak dziwnie wisisz? Łaj. Masz go? Mamy wąsza! Aż pończosznik. Lubię takie. Dobra. Ej. Jeszcze coś mnie interesuje. Jeszcze na żuczka trzeba zapolować. A proszę bardzo. Libby. A Libby będzie się bawiła. A czy Libby też mogłaby się nauczyć czegoś takiego jak śnieżka? Czy ty tylko umiesz gryźć? I co wy tak wszystkie chować się dzisiaj za tymi kwiatkami? Myślicie, że was nie widzę? Żuj. Aha. Ta niby poszła do kibla. Jezu, to twoja piżama. Nic się nie zmieniłaś. I ten ma z tego króliczka. No mnie to nie obchodzi, idzie do szkoły już. Ty będziesz spał na zajęciach. A ten to w ogóle nie wiem. Dobra, idź. Już może starczy tego drapania, gryzienia. Co wygląda na to, że rachunki twojej rodziny zbyt długo. No że jak? Ja nie chcę tak, ojoj. Gdzie jest ta maszynka do płacenia rachunków? O, tu jest. O! No. Zapłać rachunek, ej. No. To po szkole zapłacisz. Dobra, Duśka, leć do szkoły. Już, starczy ci tego, ja tu muszę teraz się z wami zająć, bo wszyscy mi uciekli i nie mam co robić. A czy na przykład jakbym zrobił... Wykop dziurę? No właśnie, Magda dzisiaj miała nie jeździć po jakichś dziwnych krajach, tylko miała łowić ryby. Książki nawet chyba kupiłem i... Ojoj. I deszcz pada. Przynajmniej u mnie jest tak fajnie ciepło. No. Na moich płytkach to ty raczej, biedny kocie, niczego nie znajdziesz.
A przepraszam bardzo, na ile oni w końcu pychali, bo ja nic nie wiem. Jak zwykle nie w temacie. Nie mogę się ogarnąć. Szukasz tych zwierzątek? Ile masz punktów? Co to jest? Ej. Podnieś. O lol. Jakieś dziwne kamienie mnie tu atakują. O, masz żółwia. Ale żółwia znowu, to jest ten sam? Jak to? Przecież to jest mój kot. Czy to jest ten taki pan, co on na przykład może zwierzątka? Hycel, tak? Ej, ej, do domu się. Ja wiem, że nie ma nikogo, ale... Ej, że co to jest? Czekajcie, ja zaraz... To jest ten taki pan, co może... A, to jest komornik. A myślę, co mi kradnie? Kwiatka mi ukradł. Ej, spieprzaj mi stąd! Gdzie ty jesteś? Uciekłeś? Ja myślę, że to jest ten taki, co zwierzątka zabiera. Tak, to co tam? Nawet nie wiem, co straciłem w sumie. Ej, a propos, złapałeś tego kota? Żółwia, sorry. Dobra, będą dwa. Ej, stop. Jak jeszcze możesz, to łap, bo ja chcę mieć żuka. Dobra. O. To co ja mam zrobić teraz? Z moim żółwiem? Sprzedamy go. Chyba, że na przykład mógłbym... O. Mam węża w domu. Ej, mam nadzieję, że ty nie gryziesz. Ty w ogóle żyjesz? Taki dziwny papierowy. No, kotek. Jesteś mistrzem moim. A ten co? Idź spać może, co? Tak ci powiem. O, proszę. Śpij tutaj. W ogóle chyba jakiegoś psa... O, żuczki. To są żuczki. Oby to były te jasne żuczki. A to możliwe, że jest kamień księżycowy. Oby. To byśmy mieli eliksir dla Harego. Masz żuczka? Jasnożuk! Brawo! Sorka. Dobra, mamy jasnożuczki, ale... A nie ty. Jak to trzeba zrobić, żeby one mi nie uciekły? Wyjątkowe. Wyjątkowe. One mi uciekną. Magda, wracaj mi skądś tam. W ogóle wyjechać na wakacje i... Takie cyrki mi tu odstawiasz. Czyli jeszcze tylko trzeba złapać ropucha i będzie cacy. Hamburger. Wracacie ze szkoły o godzinie 15, z tego co wiem. Co to? Co mnie to obchodzi? Nigdy nie uczęszczałem na takie zajęcie. To przez ten czas, co jeszcze ich tam nie ma, pokażę wam mój switaśny domek. Tak dokładniej. Taki teraz pałacykowy, w sumie mi się teraz nie podoba tak za bardzo. Jak był taki, wiecie, parterowy, taki był sympatyczny, a tak to teraz taki mini pałacyk. Ktoś tam mi w ogóle pisał w komentarzach. O, teraz taki będzie chwila na odpowiedzi. Że ten pierwszy domek, jak się do niego wprowadziłem, bardziej im się podobał. Ale ja bym w nim został pod warunkiem, że nie miałbym psów, kotów i dzieci. A że właśnie za dużo ich tam było, to musiałem, wiecie, powiększyć domek. Co się stało? Ej, no żal jaki. To w końcu przyjechał ten koleś, komornik, zabrał mi jakąś rzecz i teraz jeszcze ja musiałem za to płacić? Duśka. Duśka, jedź na wakacje, cieszysz się? Dobra, bawisz się zabawką. Teraz tak, Harry robi jedzonko. Duśka zje i Duśka idzie spać. A Harry odrobi lekcję, a Duśka jak odrobi lekcję, to też Duśka jak się wyśpi, też odrobi lekcję. Taka kolejność miała być. Co, kataru dostałaś? Gdzie ty jesteś? Ojoj. Nie ma rodziców w domu. Nie muszę się tą zajmować. A czy umiesz to szybciej gotować? O, dobra, to się pobawcie. Co? A, podążaj. Ja zrozumiałem, podzikaj. Przyjdź tu szybko. Siódmy poziom, ale on jest normalnie szalony. Szalony Harry. O, wezwij na rodzinę. A, hamburger robisz. Dusiu. No nie, nie ta strona. Dusiu, obiadek. Rodziców nie ma, ale hamburgery możesz zjeść. Ojoj. No chyba ty sobie żartujesz? Dlaczego ona je mojego węża?
chodź do niej na górę. Troszeczkę się pobawicie. Żal jaki. Co to jest? Wykopać dziurę. Dobra, wykopisz sobie dziurkę. Zjadła mi kurde węża mojego, moją maskotkę kochaną, piękną mi w ogóle. Czekaj tu. No nie sikaj, bo już się to bawię. Już nie miał szyby. Nie miał kamy. No, dobrze, po schodach umiesz chodzić. No. Ojaj. No. Przyjazne, obszczekuj. Przyjazne. Trąć noskiem. O, chomika, też bym chciał chomika mieć. Kiedyś powiem wam, miałem chomika. Tam znowu. Przygody z życia Draco. A powiem wam, jak miałem kiedyś chomika. Więc miałem kiedyś chomika. I ten chomik mi zdechł. Ale nie wiem dlaczego. Chyba stary był, wiecie? Albo miałem też kiedyś szyszle. Może już kiedyś mówiłem. To mi mama ją sprzedała. Nie wiem też dlaczego. Za bardzo mi przeszkadzała, bo trochę wiem, że mi ścianę pogryzła. I za bardzo hałasowała. A któregoś dnia, to znaczy nawet nocy, pamiętam, jak tak głośno się zachowała, mama wystawiała ją za drzwi. Rano jak się budzę, słuchajcie, takie napięcie. Gdzie jest moja szyszyla? Bo w klatce coś okazało, jej nie było. Klatka była otwarta, a ona sobie siedziała na tarasiku przed domem i bawiła się... się bawiła, tak. Kropka. No i gdzie ty jesteś? Na studniówkę, o! Harry ma studniówkę. No właśnie. I coś się właśnie, ku mojemu zdziwieniu, ona właśnie nie uciekła. Byłem bardzo zadowolony z niej, że została przy mnie i nie uciekła, a mogła. O, i a propos tego żółwia. Tak już, Boże, o moich zwierzętach gadamy. Za dużo będziecie wiedzieli o mnie. A więc miałem kiedyś dwa żółwie. Takiego małego lądowego. Nie inaczej, małego wodnego i większego lądowego. I tego lądowego większego siostra mi zabiła. Rzuciła nim o podłogę i on sobie wziął się i zdechł. A tego, wiecie, morskiego, czy jaką tam pływającego, nieważne jak się tam zwie, tak się zwie. Sam niechcący go zabiłem, bo zapomniałem, że go mam. I on się wziął i utopił. Tak jak go zobaczyłem, że on już nie żyje, taki był, wiecie, niemile pachnący i do tego zielony, trochę spleśniały. No niestety, takim sadystą byłem. Dobra, w sumie starczy tego biadolenia o mnie. Ja się teraz z wami postanowiłem już pożegnać, bo nagrywamy prawie te 30 minut. Jeżeli chcecie więcej moich życiorysów, to powiem wam o nich w przyszłym odcinku. W sumie nie planowałem, żeby Magda i Przemek wyjeżdżali dzisiaj na jakieś tam wakacje, no ale to trudno się mówi. Może wrócą do przyszłego odcinka. Ja wam teraz dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie. Bez sensu to było. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.